Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, wychodzimy dzisiaj z ruin Vardal. Wychodzimy na zewnątrz, nic nas już tutaj nie trzyma, matko, nie mogę się wysłowić. Znaleźliśmy rozjemcę, możemy to stąd teraz wyjść. No, nie było nas dobre parę dni. W grze minęło dobre parę dni. Więc przez te parę dni mogło wydarzyć się wszystko. Jest długi ekran wczytywania. To nie jest w sumie ani trochę dziwne, bo teraz byliśmy w lokacji, gdzie to wczytywanie było szybkie. Tak samo jak zapisywanie, bo był to osobny świat. Także... no, wow. Mam jakiś wpis w dzienniku już. Zobaczymy, co teraz przed nami. Misja samobójcza. Musimy sprawdzić, czy na placu nie pojawili się kolejni ożywieńcy. Okej. Okay. O kurde, jest noc. Co tu się dzieje? Wilczy synowie? Co oni tutaj robią? Ponownie się spotykamy, Marwinie. Muszę przyznać, że narobiliście niezłego zamieszania tą swoją wyprawą. Wy się znacie? O co tutaj chodzi? Dlaczego przyprowadziłeś ze sobą całą armię? Poczciwi magowie wody. Spokojnie, ja również jestem wyznawcą Adanosa. Nie stanie wam się krzywda. Niestety nie mogę jednak pozwolić, byście przeszkodzili mi w moich planach. Marwinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał. Nie oddam ci, rozjemcy. Pozwól nam przejść. Nie jesteś w żadnej pozycji do dyktowania, co mam zrobić. Widzisz tych wszystkich wojowników? Miałeś okazję ich poznać, gdy odwiedzałeś moją twierdzę. Wiesz, że to najlepsi wojownicy na całej wyspie. Całkowicie oddani swojemu władcy. Jeśli nie oddasz miecza po dobroci, to nie skończy się to dobrze dla was i waszych przyjaciół w środku. To twoja ostatnia szansa. Oddaj mi rozjemca, a pozwolę wam żyć. Chyba nie mam wyboru. Oto rozjemca. Marwin, nie rób tego! Rozjemca musi trafić do klasztoru. To jedyny sposób, by w końcu zmusić magów do powstrzymania szaleństwa lichwiarza. Uspokój się, magu. Volker to jedynie pionek na wielkiej politycznej szachownicy. Na Archolos nie ma miejsca dla jego nieprzemyślanych i agresywnych działań. Marwinie, podjąłeś właściwą decyzję. O kurde, on może to dzierżyć. Wspaniałe ostrze. Godne władcy wyspy. Jakim cudem miecz nie zmroził cię na kość? Kessel ledwo przeżył swoją próbę dobycia go. Nie porównuj mnie do byle parobka. Jestem dziedzicem Wolfzaka, przywódcą Wilczych Synów i jedynym prawowitym protektorem tej wyspy. Mój naród był od wieków wierny Adanosowi. Rozjemca to moje przeznaczenie. Okazałeś się bardziej przydatny niż myślałem. Niestety, tutaj kończy się twoja przygoda. Doceniam twoją współpracę, ale nie mogę ryzykować, że ty lub twoi towarzysze zakłócicie w jakiś sposób moje plany. Traficie do lochów w Wilczym Leżu. Będziecie mieć pod dostatkiem jedzenia i picia. A kto wie, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i będziecie się dobrze sprawować, to w najbliższej przyszłości ponownie ujrzycie światło dzienne. Przygotować się do wymarszu. Wy wyciągnijcie z ruin wszystkich pozostałych. Wy zaprowadźcie później ich wszystkich do lochów w Leżu. Gdyby próbowali uciekać, zabić. Że co? To niedobrze jest. Czy to nie ty zszedłeś do kopalni po Jona? No. Tak, co z tego? To przez ciebie Jon nie żyje. Zamordowałeś go tam z zimną krwią. Co prawda, Ulryk mówił, że macie trafić do lochów. Ale niestety byliście na tyle nierozsądni, że zaczęliście uciekać. Przekaż wiadomość magom. Muszą się o tym dowiedzieć. A co się stanie, jak nie oddam rozjemcy?
Moment, ja się chcę wczytać na początek odcinka jeszcze. Rozjemca zostaje ze mną. Jeśli tak ci na tym zależy, to będziesz musiał o niego walczyć. Przykro mi, że tak to widzisz. Niestety nie mam teraz czasu na pojedynki z dzieciakiem. W tym momencie toczy się walka o losy tej wyspy, a ty jesteś jedynie małą, nic nieznaczącą przeszkodą. Pusznicy! Tak, po prostu nas zastrzelili wtedy. Czyli tak czy siak musimy im te rozjemce oddać. Czyli tak jak podejrzewałam. Dobra, jesteśmy. Rozumiem, że... Jak ty się tutaj... Riordan? Gdzie jest Riordan? Jak to gdzie? Wyruszył z tobą na tę szaleńczą wyprawę. Co się tam stało? Dlaczego nagle się tutaj pojawiłeś? Korytarze Vardal okazały się pełne ożywieńców i pułapek. Tylko garstka z nas uszła z życiem. A czego wy się spodziewaliście, wyruszając do opuszczonej od dziesiątek lat przeklętej twierdzy? Takie miejsca to skupiska sił Beliara. Co z Kesselem i Riordanem? Czy oni też polegli? Obaj żyją, a przynajmniej żyli, gdy ostatni raz ich widziałem. Udało nam się odnaleźć kaplicę ze skarbcem w ruinach. To tam wśród stosów złota i innych antyków, na zdobionej wadze, złożony był rozjemca. Miecz z legend, po którego wyruszyliśmy. Znaleźliście rozjemcę? To przecież niemożliwe. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko legendy. Pokaż mi go. Z tym może być problem. Gdy opuszczaliśmy ruiny, czekał już na nas Ulryk ze swoją armią. Zażądał miecza pod groźbą wymordowania wszystkich z nas. Nie mieliśmy zbytniego pola do negocjacji, mając wycelowanych w siebie kilkadziesiąt kurz. Adanosie! Ulryk? Można się było tego domyślić. Vardal to ruiny twierdzy Wilczych Synów. Z pewnością nie chciał, żeby obcy naruszali miejsce spoczynku jego przodków. A jakby nie patrzeć, rozjemca należy do niego zgodnie z prawem dziedziczenia. Ale ta armia i groźby to do niego niepodobne. Zawsze miałem go za człowieka spokojnego i opanowanego. To wszystko dalej nie wyjaśnia, jak się nagle znalazłeś w środku naszej kaplicy. Co tam się jeszcze wydarzyło? Kessel po odnalezieniu rozjemcy próbował go odobyć. Nie skończyło się to najlepiej. Gdy tylko uniósł miecz, wydobyła się z niego lodowa fala, mocno go raniąc. Bardziej niż ciało, złamany został jednak jego duch. Co masz przez to na myśli? Kessel całkowicie się załamał. Wierzył, że to jemu będzie dane dzierżyć rozjemcę. Chciał dzięki temu dokonać zemsty i zaprowadzić na wyspie pokój. Gdy zdał sobie sprawę, że to nie jemu przeznaczony jest ten miecz, dostrzegłem w jego oczach pustkę. Arogancki Kessel! Jak on śmiał w ogóle liczyć na to, że zwykły śmiertelnik będzie w stanie dzierżyć artefakt Adanosa? Zamiast być pokornym narzędziem w rękach swojego boga, poprzez swoją pychę doprowadził się do takiego samego końca, jaki spotyka wszystkich fanatyków Inosa i Beliara. To Riordan mnie uratował. Ulryk zostawił kilku ze swoich ludzi, by odprowadzili nas do lochów. Ci jednak mieli zupełnie inny pomysł. Wyciągnęli bronię i chcieli się na nas rzucić, ale Riordan w ostatnim momencie użył jakiegoś zaklęcia i znalazłem się tutaj. Dopiero co został magiem, a udało mu się dokonać teleportacji innej osoby? Adanos rzeczywiście musiał obdarzyć go sporą łaską. Miejmy nadzieję, że i w tej sytuacji mu dopomógł. I Riordan również jest w jakimś bezpiecznym miejscu. Gdzie jest Przeor? Musi dowiedzieć się o odnalezieniu miecza. Chciał swojego cudu, to go ma. Ilu dobrych ludzi ma jeszcze zginąć, byście w końcu interweniowali? Lichwiarz musi w końcu zostać ukarany za swoje zbrodnie. Przeor niestety nie może cię w tym momencie przyjąć. Wczorajszej nocy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Czemu nie podacie mu po prostu mikstury, którą zarekwirował mi i Riordanowi? Niestety, młodzieńcze, obawiam się, że to choroba, na którą nie pomaga żadne lekarstwo. Nasz miłościwy Przeor jest już bardzo sędziwy. Adanos i tak był już dla niego bardzo łaskawy, jeśli chodzi o długość życia i zdrowie.
Przeor musi teraz przede wszystkim odpocząć, a nam pozostaje modlić się o wstawiennictwo naszego pana. Pozwolisz, że dopytam cię jeszcze o jedną rzecz? Gdy opowiadałeś o rozjemcy, wspomniałeś coś o jakiejś wadze, na której był złożony. Masz ją może przy sobie? Miłościwy Adanosie, ten przedmiot jest zdecydowanie starszy niż całe ruiny Wolfzaka. Muszę coś sprawdzić. Marwinie, chodź za mną. Okej. Okay. Ingolfie, wytłumaczysz nam wreszcie, o co tutaj chodzi? Dokończ modlitwę, bracie, i przyjdź do mojej izby. Wygląda na to, że stoimy właśnie przed przełomowym odkryciem. Rozdział 6. Krew na rękach. O kurwa. O Boże. No tego to się nie spodziewałam, że w takim momencie rozdział 6. Czarna godzina. A co by się stało, jakbym tej wagi nie zabrała ze sobą? Nie wiem, ale tak pierdyknęło, krew na rękach. No, nie dziwię się, że rozdział się tak zapewne nazywa. Zemsta będzie wszelaka. Zapewne i na Ulryku, i na... no, w Wulkerze. W ogóle, dlaczego ja nie mam swoich broni? Ktoś mi to wytłumaczy? Dobra, gdzie my idziemy? Ingolf. Myślałam, że idziemy na cmentarz przez chwilę. Gdzieś wśród moich ksiąg powinno być dzieło o tytule Potęga Równowagi. Od wielu lat jej nie czytałem i nie wiem, gdzie mogłem ją położyć, ale z pewnością znajdziemy w niej coś przydatnego. Ja jeszcze raz przyjrzę się lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. Okej. Okay. Czarna godzina. Mam poszukać w pokoju Ingolfa księgi zatytułowanej... No dobra, tylko gdzie ta księga? Mam cię. Ej, ty. Mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? Chwila. Ale... o czym ty mówisz? To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo i, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. Ale... zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza. Dokładnie o tym samym pomyślałem. W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? Ta waga nie jest zwykłym urządzeniem.
Na podstawie informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, wnioskuję, że wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja. Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie? Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa. Ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno jest jednak pewne, pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce lub, co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość, lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. Czy to jest jakaś sugestia? Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Wieża sygnałowa płonie. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Nie, arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze, Przeor wyraźnie nakazał... Wiem, co nakazał! Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie, a ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce, byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Teraz to ty jesteś najwyższym wśród nas i nie śmiem wydawać ci poleceń, lecz proszę, pozwól, bym to ja udał się z Marwinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze. Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Śpiesz się, nie mamy czasu do stracenia.
Okej, czy ja mam jakieś pieniądze? No mam niby pieniądze. W sumie mamy parę broni do sprzedania. Ale wiecie co? Nie będziemy już marnować czasu, po prostu ruszajmy. Hej, ty! W takim razie ruszajmy. Zobaczymy, co się dzieje. Teraz ostrożnie. Nie wiemy, co tam może na nas czekać. Chodź za mną i nigdzie się nie oddalaj. Spoko, gościu. No, faktycznie się pali ogień. Teraz cię załatwię. To wilczy synowie? Teraz cię załatwię. Powaliło tu kogoś coś? Dobra. Dobra, muszę się wycofać, żeby się... Jak dostanę kosę... Dobra. Dlaczego wilczy synowie zapalili wieżę sygnałową? To jest co najmniej dziwne. Ludzie Ulryka nigdy by sobie nie pozwolili na taką samowolkę. Po co mieliby atakować wieżę sygnałową? Chyba, że szybko. Musimy coś sprawdzić. Okej. Filbach wygląda na nietknięte. Nie mogę dostrzec miasta z tego miejsca. Musimy wejść wyżej. Jak ty chcesz wejść wyżej? Ach, że tu. Nie, to przecież niemożliwe. Ulryk jest człowiekiem honoru. Nie odważyłby się na taki krok. Jaki krok? Widoczność nie jest najlepsza, ale jeśli mnie oczy nie mylą, to nad miastem rozciąga się łuna światła. Dostrzec można nawet kłęby dymu. Normalnie uznałbym, że to po prostu pożar, ale ci wilczy synowie na wieży sygnałowej, to nie może być przypadek. Ulryk zaatakował miasto? To była dla niego doskonała okazja. Po odpłynięciu wysłannika królewskiego, miasto musiało być zdezorganizowane. Jest tylko jeden sposób, by to sprawdzić. Wrócę do klasztoru po resztę magów wody. Nawet jeżeli to wyłącznie pożar miasta, to i tak przyda im się nasza pomoc. Gdy byliśmy w Vardal, wyruszył gdzieś z większością swojego oddziału. Wtedy byłem zbyt zaaferowany kilkunastoma bełtami wymierzonymi w moje ciało. Ale teraz zdaje się to wszystko układać w większą całość. Dlaczego Ulryk miałby dopuścić się zdrady? Sam mówiłeś, że to człowiek honoru. Bo jego zdaniem to nie jest zdrada. Dalej uważa, że cała wyspa powinna należeć do jego rodu. Już w młodości miał ogromne zapędy, by wyzwolić się spod jarzma Myrtańczyków. Myśleliśmy, że z wiekiem nabrał rozumu i pokory, ale wygląda na to, że jedynie czekał na dogodny moment, by uderzyć. O kurde. Przeczekaj, ucieknij z wyspy. O matko, ja mogę takie rzeczy wybierać? W mieście żyje mnóstwo ludzi, których znam. Musimy im jakoś pomóc. Czas nie gra na naszą korzyść, lecz bez pozostałych magów nie mamy szans w starciu z całą armią Ulryka. Nie będę bezczynnie czekał, podczas gdy moi towarzysze z gildii i przyjaciele są mordowani przez jakiegoś szaleńca. Wyruszam natychmiast. Twoje serce wypełnia troska o bliskich, ale musisz zachować spokój i zdrowy rozsądek, umierając. W niczym im nie pomożesz. W takim razie będę musiał jeszcze chwilę pożyć. Spokojem i liczeniem na innych pozwoliłem, by mój brat umarł. Kto wie, czy gdybym stanowczo wziął sprawy w swoje ręce, to teraz nie bylibyśmy już daleko stąd. Przeżyłem już dość dużo niebezpieczeństw czyhających na moje życie. Kolejne nie robi na mnie wrażenia. Mhm, czyli co? O kurde! Co tu się dzieje w tym mieście? Co tu się w ogóle stało? Masakra. Całe miasto w płomieniach.
To nie wygląda dobrze. O kurde. O, ja pierdykam. Naprawdę? Lepiej było tu nie przychodzić. Gościu. To ty lepiej. Jezus kochany. Czy ci wilczy synowie to oszaleli? Przepraszam. Ja rozumiem wszystko. Teraz cię załatwię. Miasto w ogniu. Okej, inna trasa, dobra. Oni są chorzy, dlaczego po prostu... Ja rozumiem, że wybili... Ale że zwykłych obywateli? Przecież to jest żart. Ja pierdolę! Ej, naprawdę, co tu się dzieje w ogóle w tym mieście? Wiecie co, ja nie wiem, ile Marvin ma lat. Naprawdę, tu można ludzi ratować. Co ja mam zrobić? Wiadra z wodą. Skąd ja ci wezmę, gościu, wiadro z wodą? Mamy wiadra z wodą. Ja pierdykam. Dziękuję. Pięknie dziękuję. A niech to. Trzeba wiać. Co tu się dzieje w tym mieście? Kto tu kosę wyciągnął na mnie? Chodź, śmieciu. Dobra, kogoś jeszcze jestem w stanie tu ratować w ogóle? Frida na przykład? Frida się Frida nie żyje! Nie, po prostu... Ja pierdykam, no po prostu zabić gnoi, nie? Po prostu w to nie wierzę, nie? Najpierw Alan, potem ona. Jeszcze jacyś rzemieślnicy tu byli? No, no nie do końca, bo dzielnica rzemieślnicza jest gdzie indziej. Masakra. Tu się ludzie... Jezusie! Tu ludzie Volkera jeszcze atakują. Jezu, Adelard. Patrzcie, kto się pojawił. Postanowiłeś jednak pomóc starym towarzyszom? Ludzie lichwiarza współpracują z wilczymi synami? Na to wygląda, chłopcze. Nie mam pojęcia, jak w ogóle udało im się dostać do miasta. Strażnicy przy bramie na sam widok obcych powinni zamknąć wszystkie przejścia. Nawet ludzie Ulryka nie sforsowaliby żelaznej bramy w kilka minut. Wiesz może, jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach miasta? Nie mam pojęcia. Ledwo usłyszeliśmy pierwsze odgłosy walki od strony bramy, a już wokół nas byli ludzie lichwiarza. Do siedziby też nie dotarł jeszcze żaden z końców, a to nie może znaczyć nic dobrego. Czy ze swoimi ludźmi był lichwiarz? Nie, nie widziałem nigdzie tego drania. Ludźmi dowodził chyba ten jego cieć, Bradlock, ale gdzieś straciłem go z oczu podczas walki. Ja pierdzielę. Cholera. Lorenzo, szybko. Chodź za mną. Teraz, żeś się skapnął. Adelard. Ja od razu już o nim pomyślałam. Właśnie miałam pytać, co z nim, nie? Kurwa, no po prostu nie... To jest nie do pomyślenia wszystko. Nawet Rudiego zabili.
Proszę, proszę, kogo my tu mamy? Kto by się spodziewał, że będzie z tobą tyle kłopotów? Pan Volker wyznaczył jako moje osobiste zadanie dostarczyć mu twój parszywy łeb. Ułatwiasz mi robotę, chłopcze. Dlaczego zabiłeś Lorenzo? Lorenzo sam wystawił na siebie wyrok śmierci. Dostał propozycję, której nie powinien był odrzucać. Volker proponował mu spokojną emeryturę w dobrobycie i przejęcie jego stanowiska. No cóż, ten drań był niezbyt skłonny do pójścia na ugodę. Dlaczego nie pomagacie bronić miasta przed wilczymi synami? Dalej tego nie pojąłeś? Ulryk i Volker zawarli umowę. Wspólnie zamierzają oczyścić to miasto z Myrtańczyków i wszystkich ich sługusów. Tylko czekali na odpowiedni moment, by uderzyć. Gadaj, gdzie jest lichwiarz. A czy to ważne? I tak nie wyjdziesz stąd żywy. Prędzej jego głowa będzie pod ratuszem na palu. Powinieneś się w końcu nauczyć, gdzie twoje miejsce. Chyba będę musiał ci to przypomnieć. Dobra. Dobra, bijesz, bijesz. Jezu, Lorenzo. Cholera. Pieprzony Bradlock. Nie powinienem był go spuszczać z oczu choćby na moment. Jak ostatni tchórz zakradł się i zamordował bezbronnego człowieka. To wszystko jest sprawką lichwiarza. Bradlock to jedynie jego sługus. Lorenzo zostanie pomszczony. Razem ze wszystkimi ofiarami tego szaleńca. Już ja o to zadbam. Widzę, że tobie też zdążył zajść za skórę. Cholerny drań, ukrywający się za swoimi marionetkami. Jeśli go dopadniesz, to dopilnuj, by zdychał powoli i boleśnie. Jezus. Oferta Volkera. Chyba będzie warto to przeczytać, no nie? To było zakrwawione, czy mi się wydaje? Tak. Lorenzo, nasze interesy nie zawsze szły ze sobą w zgodzie, jednak zawsze ceniłem cię jako roztropnego zarządcę. Dlatego właśnie kieruję do ciebie propozycję dołączenia do naszej sprawy. Razem z Ulrykiem pozbędziemy się Myrtańczyków z naszego miasta. To jedyny sposób, by Robar nie pociągnął nas na dno ze swoim królestwem. Razem z twoimi oddziałami może nawet uda nam się przejąć miasto pokojowo. Pomyśl, ile istnień mamy szansę uratować. Wierzę, że doskonale sprawdzisz się jako minister gospodarki naszego nowego Archolos. Myśl szybko, gdy wybiją dzwony, dołącz do moich ludzi. Wybacz tak krótkie uprzedzenie, ale sam rozumiesz, nie mogę sobie pozwolić na ryzyko, Volker. Kurde, no po prostu to jest jakiś żart. I to taki naprawdę niefajny. Czy wy widzicie tą fontannę, w której mieliśmy chrzest wody? To jest po prostu... Niebywałe to jest. Wszystkie moje pieniążki, które mu dałam. Zapraszam do tańca, panowie. Sporo was tutaj, w tej części. Nie, to strażnicy miejscy. Kim jesteś i czego tu szukasz? Nie widzisz, że miasto jest w trakcie oblężenia? Jeśli jesteś jednym z ludzi Ulryka, to skończysz jak ci tutaj! Spokojnie, jestem po waszej stronie. Muszę dostać się do lichwiarza. Jeśli liczyłeś na bramę w koszarach, to możesz o tym zapomnieć. Roderich wysłał nas pod dowództwem Oktawa, byśmy przedarli się do magów ognia i sprowadzili ich do Starego Miasta. Zaraz po naszym wymarszu zamknął bramę, by ludzie Volkera nie przedarli się do koszar i sam udał się na odsiecz gubernatorowi. Co się stało z Oktawem i resztą? Te dranie zaatakowały nas, gdy tylko wyszliśmy z koszar. Oktaw oberwał kilkoma bełtami i padł. Oczywiście to ja jestem najwyższy rangą zaraz po nim, więc to ja będę musiał zaprowadzić tych chłopaków na pewną śmierć. Nie na to się pisałem, zostając strażnikiem.
Pomogę wam dotrzeć do magów ognia. Razem mamy większe szanse przedostać się przez miasto. Skoro dotarłeś aż tutaj, to może z twoją pomocą przedostaniemy się aż do magów. Ruszajmy! No to chodźcie. Okej, bo magowie to wiadomo gdzie, no nie? Okej, tu jest pozamykane, czyli rozumiem, że musimy iść naokoło. Ja pierdykam, no naprawdę. Dobra, tu nie jest śmiesznie. Ten wilczy syn widzę, że jeszcze... Masakra. Gościu się kurna śmieje, chuj wie z czego. Tutaj w ogóle dzielnica cała odcięta. Tędy chyba też nie przejdziemy. Póki co... Dobra, no wiem. Miasto w ogniu. O Jezu. Straszne to jest. Pięknie. Cholera, co tu się stało? Zabili nawet magów? I no się daj nam siły. Jak mamy z nimi walczyć? Uspokój się. Mamy zadanie do wykonania. Zadanie? Im już nic nie pomoże, nie widzisz? Wszyscy martwi. Nie zamierzam do nich dołączyć. Co za idiota, nie? Tu się jeszcze biją. Runar. Szybko. Musimy sprawdzić, czy któryś z magów przeżył. Boże, drogi, jaka tragedia. Jak ci bezbożnicy śmieli podnieść rękę na sługi samego Inosa? Moi bracia, moi kochani bracia, wymordowani w tak straszliwy sposób. Czy ktokolwiek przeżył na dolnym piętrze? Przykro mi, ten Gralu. Inosie, zlituj się nad nami. Zaprawdę nadeszła czarna godzina. Musimy jak najszybciej ruszyć na pomoc Roderichowi. Razem z resztą straży walczą przeciwko Ulrykowi w Starym Mieście. W takim razie ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Wiecie co, ja się zastanawiam, czy tego finału to nie zrobić w jednym filmie, nie? Bo kurna, tak przerywać, jak tu taka akcja się dzieje sążna, to tak słabo, nie? Może byśmy tak kurna zrobili? Runar? Musimy jeszcze sprawdzić kościół. Z pewnością któryś z wiernych szukał tam schronienia. Miejmy nadzieję, że nie dotarli tam ani ludzie Lichwiarza, ani Ulryka. Niech tylko któryś z nich spróbuje postawić stopę w naszej świątyni. Chodźmy w takim razie. Gorzej, że tu jest brama zamknięta, a ja będę potrzebowała tu wyjść, kurde. Gard tutaj się bije. Wreszcie czuję, że żyję. Dajcie mi ich więcej. Zgniotę każdego. Tędy raczej nie przejdziemy. Weź ten klucz i spróbuj wejść od strony cmentarza. Ja rozejrzę się na placu i wokół kościoła. Okej. Jest ich więcej. Zróbmy zapis, bo nie chcę oberwać, ale no, jaka rzeź, nie? Dobra, muszę się... Fuck me. Trzeba się wyleczyć. Ja pierdykam, ale rozpierducha, nie? Dobra, zanim podejdę...
to trzeba będzie się czegoś najeść. Wiecie co, niech będzie ta zupa z tego trolla. O, mam jakieś specjalne wino od Ernesto jeszcze, dobra. Dobra, zróbmy tak. Teraz ten kusznik jeszcze. Pięknie. Tylko jego ogień może nas oczyścić z win. Podejdź no bliżej, chłopcze. Ty również możesz doznać oczyszczenia. Oczyszczenia? Tak, oczyszczenia. Jesteśmy winni w oczach Inosa. To dlatego zesłał na moich braci tak straszliwą śmierć. Mam oczyścić tych ludzi świętym ogniem. Tengral przeżył. Może powinieneś z nim porozmawiać. Tengral od zawsze zazdrościł mi mojej więzi z Inosem. Nie zrozumie mojej misji. Nie mogę ci na to pozwolić. Nie próbuj przerwać woli mojego pana. Co żeś uczynił? Trimegisto próbował spalić siebie i wszystkich wewnątrz kościoła. Uznał, że przemówił do niego sam Innos. Biedny stary Trimegisto. Od tylu lat borykał się z wieloma problemami. To, co dzisiaj zobaczył, musiało całkowicie namieszać mu w głowie. Jego śmierć jest tym bardziej bolesna, że zostałem tutaj ostatnim z moich braci, ale zrobiłeś, co do ciebie należało. Kochani, nie lękajcie się. Odprowadzimy was w bezpieczne miejsce. Podążajcie za mną. Dobra, czyli tutaj sprawa jest raczej z głowy. Zastanawiam się, jak my wyjdziemy. Ale może pobiegnijmy tutaj za grupą. Jak ja kurde wyjdę stąd, żeby przejść dalej? A tu jest zamknięte. Miasto w ogniu. Wrota do portu wydają się zamknięte. Jak? No nie prze... Tylko, że przez dzielnicę rzemieślniczą jest taki problem, że ona płonie, nie? No i takie... Już wcześniej natrafiliśmy na to miejsce. Możemy mieć trudność z przejściem. Koszarami też nie przejdziemy, bo brama jest zamknięta od wewnątrz. Widzisz te zniszczone deski w magazynie? Gdyby udało ci się w nie trafić, może mógłbyś się wspiąć do środka. Spróbuj przedostać się do koszar i otworzyć bramę od środka. My zaczekamy w jej pobliżu. Okej. Strzel w deski. Mogę strzelić w te deski? Fuck me. Dobra, chyba zadziałało. Okej, musimy otworzyć bramę. Masakra. Dlaczego tu jest niedźwiedź? Ktoś mi to wytłumaczy? Ja pierdolę. To jest po prostu jedna wielka tragedia. Ej, to jest niedźwiedź Baesa, tak? Oczywiście, że tak. Masakra. Wiecie co, ja to zrobię w jednym dużym odcinku, bo tak będzie mi wygodniej dużo i najwyżej wam podzielę ten materiał na dwa. Zanim do Baesa podejdę,
A, Bajas nie będzie nawet chciał ze mną gadać. No, zabił mi tego. O nie, tutaj piesek był przecież, już go chyba nie ma. Gdzie jest piesus? To był przecież ten stary pies, nie? Dobra, docieśli, byśmy mogli wejść. Chociaż wydaje się, że się nie da. Masakra. Tam są ludzie lichwiarza. O kurde! No tego to się nie spodziewałam, że go nadzieją na coś takiego. Ogłoszenie Graysona jakieś tu było. Dobra, najpierw kusznik. Dobra, bo ja miałam ludziom otworzyć tą bramę. Tylko, że to trzeba przejść inaczej trochę. Ani kroku dalej, bo skończysz jak tamci. Spokojnie, nie jestem jednym z nich. Cholera, rzeczywiście nie wyglądasz na jednego z nich. Dlaczego zamknęliście bramę? To nie my ją zamknęliśmy, tylko te psy Volkera. Spokojnie szedłem sobie w stronę koszar, gdy nagle zauważyłem jakieś zamieszanie przy bramie. Zdążyłem tylko przeskoczyć pod opuszczającą się kratą i zauważyć, że wartownicy leżą w kałuży krwi, a ludzie Volkera zamykają przejście. Wyciągnąłem kusze i zastrzeliłem bydlaków, ale mocno mnie ranili. Chwilę później usłyszałem odgłosy walki od strony koszar. Ale w moim stanie nie dałem rady tam wyruszyć. Jak twoja rana? Postrzelili mnie z kuszy. Całe szczęście, że Volker bierze na swoich ludzi jakichś wieśniaków, co nawet trafić z metra nie potrafią. Muszę tylko chwilę odpocząć i będzie w porządku. Jak się trzyma reszta? Ludwiga spotkałem po drodze. Jemu też udało się w ostatniej chwili dostać do środka. Miał więcej szczęścia niż ja, bo przynajmniej go nie trafili. Ród akurat był przy bramie podczas całego zajścia. Gdyby nie odwrócił na moment uwagi ludzi Volkera, to pewnie trafiliby mi prosto w głowę. No a o strażnikach już ci mówiłem. Widziałaś może resztę miasta? Też jest tam tak źle? Wygląda, jakby połowa miasta płonęła. Nie jest najlepiej. Ludzie Lichwiarza i Ulryka panoszą się i mordują obywateli w całym mieście. Ulryk? Co tu robi ten dzikus? Inosie, miej nas w swojej opiece. Zarówno strażnicy, magowie ognia, jak i gildia kupiecka bronią się na każdej ulicy miasta. Uda nam się odeprzeć ten atak. Obyś miał rację. Ludzie Lichwiarza zaatakowali koszary? Tak mi się wydaje, z tego co słyszałem. Odgłos był, jakby wybijali małą bramę jakimś taranem. Ale wolałem się nie wychylać, żeby mnie nie wykończyli. Mhm. Jeśli będziesz szedł w stronę koszar, to zdaję Roderickowi raport w moim imieniu. Ja trochę tu... Dobra, raport. Tu jest Rud. Nawet nie mogę z nimi gadać. Dobra. Okej, bo my mieliśmy coś tutaj zrobić, no nie? Miasto w ogniu. Kraty do koszar są wywalone. O kurde. To są wilcze synowie. Który się tutaj mocno leje bardzo. Roderick to w ogóle żyje? Czy się... Świnia się zamkła! Paskudny gość. Okej, otwórzmy ludziom tu bramę. Już się bałem, że nie uda ci się tutaj dotrzeć.
Ludzie Ulryka opanowali koszary? Tylko tymczasowo. Udało mi się oczyścić plac. Nie ma tu zbyt wielu ciał. Wygląda na to, że główna walka musi toczyć się w innym miejscu. Są jacyś ocalali? Przeszukałeś już koszary? Jeszcze nie. Rozdzielmy się. Dobra, czyli koszary jeszcze musimy przeszukać. Dobra. Jeszcze krok, a poczujesz moje ostrze. Spokojnie, przyszedłem wam pomóc. Przebiłeś się przez plac? Ludzie Ulryka musieli wyruszyć dalej. Na placu była ich zaledwie garstka. Jak wygląda sytuacja? Gdzie jest Roderich? Roderich zebrał większość naszych i udał się w stronę Starego Miasta. Podobno to właśnie tam odbyło się główne natarcie przeciwników. Chwilę po jego wyruszeniu do koszar wdarli się przez boczną bramę ludzie Ulryka. Było nas zbyt mało, by utrzymać plac. Musieliśmy się wycofać tutaj i zająć się rannymi. Myśleliśmy, że to tylko kwestia minut, gdy spróbują wedrzeć się także tutaj, ale wygląda na to, że musieli dołączyć do głównej bitwy. Wiesz cokolwiek o tym, od czego to się zaczęło? Cały dzień spędzam w magazynie. Usłyszałem tylko krzyki i odgłosy walki dobiegające od strony murów miejskich. Chwilę później do tego zamieszania dołączyły płomienie i dym, a krzyków słychać było coraz więcej. Do teraz dzwoni mi w uszach na myśl o tych wszystkich przerażonych głosach. Gdy wybiegłem na plac, akurat dotarł tam jeden strażnik z placu targowego. Był cały we krwi. Zdążył tylko powiedzieć, że Ulryk zaatakował, po czym wysionął ducha. Ilu z was jest w stanie walczyć? Roderich może potrzebować pomocy. Myślę, że kilku z nas może wyruszyć do Starego Miasta, ale nie możemy tak zostawić tutaj rannych. Nawet nie chcę myśleć o tym, co by się stało, gdyby wdarli się tu wilczy synowie. Muszę wyruszać. Uważaj! Potrzebujecie czegoś? Mamy pod dostatkiem broni i mikstur, o ile nie wróci jakiś większy. Dobra. Muszę wyruszać. Uważaj na. To idziemy dalej. I teraz tak, Tengralowi mam to powiedzieć, czy nie za bardzo? No nie wiem, możemy się jeszcze tutaj rozejrzeć oczywiście. Miasto w ogniu. Ten budynek wygląda na opuszczony w pośpiechu. No zdecydowanie, Marvin. Ale co jak to faktycznie, to mogą być jeszcze jacyś ocaleni. Dobra. Tu też wygląda, że nikogo nie ma. Tak, tutaj nikogo też nie ma. Wiecie, warto się tym zainteresować, posprawdzać. W końcu przyszliśmy tutaj właśnie ratować ludzi, a nie mieć takie, wiecie, wyjebane, nie? Tam byliśmy. Tutaj się Roderich oczywiście zamknął. Do więzienia jeszcze można się udać. A, więzienie jest zamknięte, dobra. Czyli tutaj raczej wszystko zostaje w takiej tej. No i mamy wejście do Starego Miasta. Tu jest zamknięte z tej strony. Po drugiej stronie raczej też nie wejdę. Chociaż może byśmy weszli. Do portu jest problem aktualnie zejść, więc... Zobaczymy. Tu też jest brama zamknięta. Ale tu się coś dzieje znowu. Czy my się skądś nie znamy? Marvin, prawda? Całkiem niezły z ciebie chłopiec na posyłki. Gdzie jest Ulryk? A co ci przyjdzie z tej informacji? Za moment i tak dołączysz do swoich przyjaciół z miasta. Zaspokoję jednak twoją ciekawość tuż przed śmiercią. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z planem, a zapewne tak właśnie jest, to Ulryk właśnie dokonuje egzekucji na Roderichu, gubernatorze i pozostałych zdrajcach tej wyspy. Czemu zaatakowaliście miasto? Tylko udajesz takiego naiwnego? Nie widzisz, co Myrtańczycy zrobili z tą wyspą? Ulryk od lat przygotowywał się do tej chwili. Nadszedł czas, by Archolos powróciło do jego prawowitych właścicieli. Wyspie i królestwu zagrażają orkowie, a wy walczycie między sobą? Właśnie dlatego wyspa powinna być pod zwierzchnictwem Ulryka.
to jedyny człowiek, który może obronić nas przed najazdem tych bestii. Morris, Lorenzo i Roderich to banda zapatrzonych w siebie nieudaczników. Myślą o swoich stanowiskach, nie o dobru wyspy. Straciłem już dość czasu na gadanie z tobą. Chłopcy, brać go! O, ty czaruj... O kurde. Ale mnie zaraz... Marvin, robimy odwrót taktyczny. O kurde, tu nie ma gdzie zrobić odwrotu taktycznego. Dobra, zrobimy F5. Teraz byleby tego kusznika załatwić jeszcze. Który gdzieś zniknął zresztą. A. O bogowie, walka! Osip. A, bo wy też jesteście przecież źli. Uciekli z więzienia przecież, dobra. O kurde, kto za mną? Jakim cudem tamten przeżył jeszcze? Nie wiem, ale zaraz będzie martwy. Kurde, co tutaj się dzieje? Ale my jesteśmy już praktycznie pod willą i to jest dopiero dziwne. Ty się chyba zbagowałeś, wiesz? Tak, to ja. Dobra, bo gościu się chyba zbagował. Ile ty masz HP? Nie, w teorii masz dobry HP. A, w ten sposób. Już po tobie, śmieciu. Nie będę oszczędzać ludzi, bo to żart. Dobra. Coś się tutaj popagowało trochę, ale naprawiliśmy. No nie będę typa, wiecie, ratować, bo to żart po prostu. Dobra, zanim tam pójdę, to jeszcze tu byśmy się rozejrzeli, po tej stronie. Okej, tu jest zamknięte, zawalone, dobra. Czyli co, willa nam została teraz. Potem Stare Miasto. Nie chcę mapy. No i dobra. Miło by było, jakby Marvin mi na samym początku już wyciągnął broń. Dobra, możemy wejść chyba. Tylko nie wiem, czy najpierw Ulryka powinna bić, czy lichwiarza. Do widzenia. Hej, ty! Wynoś się, przeklęty rabusiu! Rabusiu? To Volker razem z Ulrykiem napadli na miasto. Volker nigdy by nie zaatakował niewinnych ludzi. To dlaczego jego wszyscy ludzie wyruszyli? Myślisz, że bronią miasta ze strażnikami? Nie udawaj naiwnego. Doskonale wiesz, jakie plany miał lichwiarz. Nawet jeśli jest z tym wszystkim w jakiś sposób powiązany, to musiał mieć do tego powody. W całym mieście nie ma nikogo tak rozsądnego jak on. Od tylu lat stara się, by każdy miał szansę na nowy, lepszy start. Pożycza pieniądze, daje ludziom pracę i dach nad głową. To więcej niż robar kiedykolwiek mógłby dla nich zrobić. Gdzie jest lichwiarz? Nie ma go tutaj. Choćbyś próbował mnie zabić, to nic ze mnie nie wyciągniesz. Lichwiarz zabił mojego brata. Zapłaci mi za to. Próbujecie zrzucić całe zło świata na tego człowieka. Nie oszukasz mnie swoimi kłamstwami. Gadaj, gdzie on jest, a nic ci się nie stanie. Możesz mnie nawet zabić. Nie powiem ani słowa przeciwko mojemu panu. Lichwiarz odpowiada za śmierć dziesiątek ludzi, a ty chcesz go jeszcze bronić? Volker to najbardziej uczciwa i honorowa osoba, jaka stąpała po tym mieście. Otoczony jest przez was, sępy. Marzy wam się jego majątek. Choć jestem już stary i walczyć nie potrafię, to z uśmiechem na ustach oddam życie za mojego pana. Żyj w swojej obłudzie, starcze.
I tak go nie powstrzymasz, nie łudź. Zostawię go, bo... Odłóż broń! Spierdalaj. Ogłuchłeś? Odłóż tę broń! Nadpalona notatka Volkera. Może się z niej dowiemy, gdzie polazł? Nadpalona notatka. Gdzie to jest? Masakra. Właśnie to ogłoszenie. Obywatele, ktokolwiek posiada jakiekolwiek informacje o aktualnym miejscu przebywania rekruta Gildii Królewskiej Marwina, powinien jak najszybciej zgłosić się do ratusza miejskiego. Podpisano wysłannik królewski. No to ciekawie naprawdę się zrobiło. Gdzie to jest? Mam. Spalcie wszystkie notatki i rozkazy, które pozostały w mojej pracowni. Reszta naszych otrzymała już dokładne instrukcje, jak mają postępować. Nie możemy sobie pozwolić na pozostawienie jakichkolwiek poszlak. Dopilnujcie, by nikt nie dostał się do posiadłości w trakcie bitwy. Mam na Starym Mieście kilka osobistych spraw do załatwienia i gdy wrócę, chcę zastać mój dom w takim stanie, w jakim go opuściłem. Podskryptum, ta notatka też ma być spalona, chociaż tej jednej rzeczy nie schrzancie. No za późno. Szkic dokumentu. Coś jeszcze tu jest? Skarby głębin. Tu jakieś książki. Podpalony dziennik. Co jeszcze? Stary i podniszczony list. Zbierzemy stąd wszystko i oczywiście przeczytamy, bo... To jest warte zachodu. Riordian! Riordian? Ty żyjesz? Nie tak łatwo się mnie pozbyć. Widzę, że moja runa teleportacyjna zadziałała lepiej niż się spodziewałem. Volker, zabiłeś go? Niestety nie, ale zamierzam to zmienić. Jest w Starym Mieście. Możesz mi wytłumaczyć, co tu się dzieje? Kiedy próbowałem dostać się do klasztoru, zobaczyłem płonące miasto. Ulryk wraz z lichwiarzem chcą obalić rządy Myrtańczyków i zagarnąć całą władzę dla siebie. Ulryk i Volker współpracują? Jest jeszcze gorzej niż sądziłem. Musimy odnaleźć Rodericha. Tylko on będzie wiedział, jak odeprzeć atak tych szaleńców. Jeśli Volker wygra, nawet nie chcę myśleć, co się stanie z tym miastem. I z nami. Roderich i garstka jego ludzi broni się w Starym Mieście. Tak, to prawda. Co stało się pod Vardal? W jednym momencie chcieli nas zabić, a w następnym byłem w klasztorze. Kiedy wilczy synowie skakali nam do gardeł, użyłem runy i próbowałem teleportować nas obu. Myślałem, że runy mogą przenosić tylko jedną osobę. Przekonałem się o tym na własnej skórze. Powiedzmy, że zaklęcie nie zadziałało tak, jak tego oczekiwałem. Najważniejsze, że udało mi się im wyśliznąć. Gdzie są pozostali magowie? Pozostali? Zapewne dalej siedzą w klasztorze i próbują wymodlić pokój na wyspie. Zapomniałeś już, co powiedział ci Przeor, kiedy widzieliście się z nim ostatnio? Przeor jest teraz ciężko chory. Władzę w klasztorze przejął Notger. Kiedy zobaczył, co się dzieje, podjął decyzję o interwencji. Obiecał zebrać wszystkich magów i przybyć do miasta najszybciej, jak będzie to możliwe. A ty w międzyczasie postanowiłeś dorwać lichwiarza? Zbyt długo czekałem na pomoc. Wreszcie wziąłem sprawy w swoje ręce. Spokojnie, nie oceniam cię. Adanos mi świadkiem, że sam na twoim miejscu zrobiłbym to samo. Nie ma czasu do stracenia. Marwinie, zanim ruszymy, muszę zapytać cię o jedną rzecz. Jeśli przyjdzie ci decydować, ratunek miasta czy osobista zemsta, to co wybierzesz? Archolos to też mój dom. Nie pozwolę mu runąć. Szlachetne słowa. Dobrze, ruszajmy. Dobra, czyli teraz mam towarzysza. Miło. Te notatki mogłabym przeczytać, co nie? Tylko szukanie tego...
To będzie żart trochę. To był jakiś dziennik nadpalony. W ogóle te skarby też. Mana plus jeden. Podpalony dziennik. Okej. Możecie sobie przeczytać. Ja na razie nie będę tego robić, bo wystarczająco mało czasu i tak mamy. Kto by pomyślał? Widzę, że jesteś wszędzie, gdzie nieszczęście i zniszczenia. Czy to wszystko to twój kolejny spisek? Co? O czym ty mówisz? To, co się stało na winnicy mojego ojca, to twoja wina. To ty nastawiałeś mnie i mojego brata przeciwko sobie. Przyszedłem tutaj odzyskać część dóbr, które winnica straciła przez intrygi miejskich. Ale skoro już tu jesteś, to ty także za to wszystko zapłacisz. Powaliło cię, Holdwig? Przecież sam mi kazałeś tego gościa podjudzać. Ja pierdzielę, no tego to się nie spodziewałam. Jestem taka wkurzona teraz. Dziękuję. Idziemy dalej. Dobra, odsunę się trochę. Riordan. Ten nieszczęśnik mówił. Popełniłem błąd, mieszając się w sprawy tej winnicy. Myślałem, że pomagam zażegnać konflikt, ale tylko pogorszyłem sprawy. Czasami trudno zrozumieć wolę Adanosa. Czy prawdziwa równowaga polega na staniu bezczynnie, by nie zachwiać aktualnego stanu? A może ingerencja, by przywrócić równowagę, jest dobra, nawet jeśli nie odnieśliśmy zamierzonego sukcesu? Jak widzisz, nawet sami magowie z klasztoru nie są tego pewni. Nie możemy jednak tracić teraz czasu w tym... Serio? Riordan, przez ciebie obrywałam. Dobra, tu ktoś umiera. Tu się ktoś z kimś leje. Mamy strażników. Po sprawie! A to ludzi Ramzeja bijemy? To Ramzej! Czemu Ramzej mnie bije? Ej, nie mam pytań, co tu się stało? Ramzej! Moment, czy my się aby nie znamy? O kurde! Zdradziłeś miasto. Zasługujesz na śmierć. Ja będę twoim katem. Poczekaj, proszę! To niemożliwe. Nawet on po stronie Urlika? Wiesz, kogo właśnie zabiłeś? Ramzej nie pozostawił mi wyboru. Masz rację, Marwinie. Trudno mi w to uwierzyć, ale Ramzej zdradził nas wszystkich. No. Nie mamy ani chwili do stracenia. Sytuacja jest tragiczna. My w ogóle jesteśmy obok naszego domu, co nie? Mój ten nie istnieje już. Nie mogę wejść do swojego domu. No kurde, co tu się dzieje? Tu powieszeni ludzie, ja pierdykam. Naprawdę ten finał jest taki, że ja po prostu pierwszy raz w życiu nie wiem, co powiedzieć. Dobra, tu niczego nie ma. Biegniemy od razu na ten, na miejsce. Jezus! To jest istne pobojowisko. Wygląda na to, że straż jeszcze się broni. Nigdzie nie widzę Ulrika ani Rodericha. Poszukamy ich, gdy już oczyścimy rynek. Masz rację. W chaosie bitwy nigdy ich nie odnajdziemy. Miejmy tylko nadzieję, że Adanos się nad nami zlituje. Mhm, dobra. Okej, nie mogę nic zrobić. Nigdzie nie widzę Ulryka ani lichwiarza. No ja też nie widzę. Okej, wilczych synów oczywiście będziemy bić. Co tu się dzieje? Jedna wielka rzeź. Ja pierdykam, naprawdę. Cholera, jest ich coraz więcej. Niedobrze. Mam jakiś wpis? Okej, możemy na razie dalej ich odpierać oczywiście.
Ale jak długo będziemy to robić? No nie wiem, wydaje mi się, że idzie nam całkiem nieźle i tak. Dobra. Okej, jest ich jeszcze więcej. Nie, przyszli magowie wody! O kurde! Okej. Tu się wszyscy teraleją. Bijemy tych wilczych synów. To rozjemca. Tu rozjemca. Ulrik musi być w środku. Idę tam. Co tu się dzieje? Ulrik. Ale ty lejesz. Dobra, oh fuck me. Marvin. Weźmy sobie miksturę od nowy. Full HP. F5 i lecimy. On zabił tego Rodericha? Nie wiem. Dobra, ale idzie mi całkiem chyba... nieźle. Ulryk nie żyje. Znaczy się, no... Nic tu nie ma. Rozjemca. Roderich. Ulryk? Pokonaliście mnie. Dokończcie robotę. Pozwólcie mi umrzeć jak wojownikowi. Wojownik? Jesteś tchórzem i zdrajcą. Podstępem zaatakowałeś miasto, gdy w każdym momencie mogą nadciągnąć wojska orków. Z twojej winy zginęły dzisiaj setki niewinnych ludzi, pomyślałeś o tym? Pomyślałeś o tych wszystkich obywatelach i strażnikach, dla których ta wyspa jest domem? Chciałem, by wyspa wróciła do jej prawowitych właścicieli. Mam ci przypomnieć, w jaki sposób Myrtańczycy nam ją odebrali? Wykorzystałem okazję. Postawiłem wszystko na jedną kartę i przegrałem. Rozjemca zadecydował i sprawiedliwości stało się zadość. Krzywdy wyrządzone wilczym synom zostały pomszczone. Też doznaliście uczucia, jak to jest, gdy wasz ukochany dom stoi w płomieniach. Nawet jeśli miał to być tylko ten krótki moment, to na zawsze pozostanie on w waszych sercach. Już na zawsze straciliście swoje poczucie bezpieczeństwa. Wiem, że chcesz to zrobić, Roderich. Wykończ mnie. Możesz wydać na mnie wyrok tu i teraz, ale to historia ostatecznie mnie osądzi. Co tu się stało? Czemu wszyscy są zamrożeni? To wszystko za pomocą rozjemcy. To jego moc zmieniła ich wszystkich w bryły lodu. Nie będę kłamał, że tego żałuję. Wyspa będzie bez nich lepszym miejscem. Nie chcę cię martwić, ale ten miecz nie jest rozjemcą. Jak to? Przecież go dzierżyłem, podczas gdy inni nie mogli. Rozejrzyj się dookoła, to wszystko jego zasługa. Miecz jest stary i magiczny, ale nie ma żadnego związku z Adanosem. Naprawdę myślałeś, że Bóg Równowagi i Sprawiedliwości może być symbolizowany ostrzem? Więc co jest artefaktem? Nie wiadomo. Może nawet nigdy nie istniał. A może uważano go za zwykłą starą wagę pozostawioną przez antyczną cywilizację. Ważne jest to, że ty ani twój miecz nie macie żadnego prawa do decydowania o sprawiedliwości. Dlaczego zaatakowałeś miasto? Wilcze Leże ci nie wystarczało? Miałeś tam wszystko. Też nie jesteś stąd, Marvin. Gdzie jest twój dom? Czy zajęli go orkowie? A może po prostu nie mogłeś tam dłużej być? Pomyśl, jak ja się czułem, patrząc na dom moich przodków pod władzą tych służalców Robara. Każdego dnia marzyłem tylko o tym, by przywrócić mojemu rodowi dawną chwałę. Twoi przodkowie sami zgodzili się na ten rozejm. Dostaliście autonomię, własną twierdzę oraz pozwolenie na wydobywanie kruszców. Wszystko to było niczym życie w klatce i żywienie się jedynie ochłapami wyrzucanymi do miski. Gdybyś miał choć za grosz rozumu, to wiedziałbyś, że wilk prędzej czy później będzie chciał wolności.
Co z tego wszystkiego miał lichwiarz? Dlaczego ci pomógł? Widziałeś mury tego miasta? Gdybym musiał je forsować, straciłbym przynajmniej połowę ludzi. Dlatego potrzebowałem kogoś z wewnątrz, kto ułatwiłby nam dostanie się do środka. Wystarczyło obiecać mu trochę srebra i ciepłą posadkę w Nowym Archolos. Przeklęty Volker od samego początku oszukiwał nas wszystkich. A my jak skończeni idioci szukaliśmy jego niedoszłego mordercy. To też pewnie było częścią planu. Tutaj pewnie Marvin miałby więcej do powiedzenia, ale nie. To nie było częścią planu, a przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo. Za próbę zamachu odpowiadał tak zwany wodny krąg. To długa historia, nie czas teraz na nią. Co z portem? Dlaczego go podpaliliście? Co wam zrobili najbiedniejsi ludzie w mieście? Czy oni też są dla was myrtańczykami? Pożar był jedynie odwróceniem uwagi. Chcieliśmy odciągnąć straż i magów wody od miejsca głównego uderzenia. Przy okazji odcięcie całego portu pozwoliło nam ocalić tych wszystkich niewinnych, których tak długo wyzyskiwaliście. To także dla nich wyzwalałem to miasto. Nie jestem tak bezdusznym potworem, jakbyście chcieli. Gdzie jest lichwiarz? Powiedział, że ma kilku dawnych przyjaciół do odwiedzenia w Starym Mieście. Podejrzewam, że wszyscy są już teraz zimni. Jeśli zdążył się dowiedzieć, że przegraliśmy, to i tak już go nie znajdziecie. Ten zdradziecki sęp pewnie już szuka jakiejś nowej padliny, żeby wylizać się z tej historii. Dokończcie swoje sprawy. Ja ruszam za lichwiarzem. Okej, mamy maga wody. Masakra, co się tutaj dzieje w tym mieście? Co tu się stało? Ci wszyscy zamrożeni ludzie. Ulryku, czemu to uczyniłeś? A ja miałem cię przez tyle lat za wiernego wyznawcę Adanosa. Zhańbiłeś siebie i swój ród! A więc to tak udało wam się pokonać moich ludzi. Sprytnie. Nie spodziewałem się, że Przeor wypuścił was z tej skały. Przykro mi, jeśli cię zawiodłem, Notgerze. To właśnie sprawiedliwość, o której mówił Adanos, była moim głównym celem. Wygląda na to, że stoi mocniej po stronie swoich mędrców w niebieskich szatach, niż tych faktycznie pokrzywdzonych i ciemiężonych przez lata. Zamknij się wreszcie. Dopuściłeś się zamachu stanu dla własnych korzyści i ambicji. Nie próbuj tego usprawiedliwiać. Notgerze, czy będziesz w stanie im pomóc? Mówię to z bólem serca, ale nie mogę nic dla nich zrobić. Musi być jakiś sposób, by ich rozmrozić. Rozmrożenie nie będzie stanowić problemu. Rzecz w tym, że już nie ma ich wśród nas. Wszyscy nie żyją. Cholera. Zabiłbym cię jeszcze tu i teraz, ale nie zniżę się do twojego poziomu. Popłyniesz prosto do Górniczej Doliny i będziesz kopał rudę tak długo, dopóki każdy paladyn w Myrtanie nie będzie miał wspaniałego, magicznego oręża. Sam przyczynisz się do wzmocnienia władzy Robara i zdechniesz, odpracowując swój dług wobec królestwa. My tu dyskutujemy, a lichwiarz ucieka. Roześlę swoich ludzi na poszukiwania. Masz jakieś pomysły, dokąd mógł się udać? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak przetrząsnąć Stare Miasto. Może dalej gdzieś tutaj jest. Jeśli będzie miał ze sobą najemników, to wróć po wsparcie. Nie próbuj go zatrzymywać w pojedynkę. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie udało mu się uciec zbyt daleko. Jeśli będzie stawiał opór, mogę nie mieć wyboru. Lichwiarz ma tu dotrzeć żywy. Koniec dyskusji. Aha, no to fajnie. Tyle cierpienia i zniszczeń. Może gdybyśmy nie wyruszyli do Wolfzake, to nic z tego by się nie wydarzyło. Może masz rację? Daliśmy Ulrykowi broń, dzięki której uwierzył w legendy o swoim przeznaczeniu. Te same legendy, które zgubiły Kessela. Najważniejsze, że miasto w końcu jest bezpieczne. Nie będzie bezpieczne tak długo, jak przebywa tu lichwiarz. Pewnie już zdążył zaszyć się w jakiejś noży, gdy tylko zauważył, że przegrywa. Mówicie o Volkerze? W trakcie bitwy widziałem, jak ten zdrajca uciekał w stronę kanałów. Kanałów? O, tam! To na pewno był on? Moja rodzina wylądowała przez niego na bruku, podczas gdy ja byłem na froncie. Nigdy nie zapomnę tej parszywej gęby. O, cholera, mocno mnie dziabnęli. Ruszaj za lichwiarzem. Powodzenia, Marta. Dzięki, Norjorden, już mnie nie zatrzymuj.
No tak jak czułam, coś będzie z tym miejscem. To było do przewidzenia. To co? Finał finałów, tak? Wchodzimy do środka. Okej. Okej, tam się ktoś bije na dole z czymś. Chyba z aligatorem. Co jest? To Ivy? No nie, co jeszcze? Kto by pomyślał, że tak długo będziesz unikał własnej śmierci? Uparty z ciebie typ. Trzeba ci to przyznać. Gdzie się podziewałaś przez cały ten czas? Robiłam wszystko, by uciec od tego człowieka. Nawet jeśli sprowadzało się to do bycia bardzo blisko niego. Myślałam, że już nigdy się od niego nie uwolnię. Ale w końcu jest okazja. Mogę zakończyć to raz na zawsze. Zemścić się za to, w co zamienił moje życie. Za wszystko, co mi zrobił. Co takiego ci zrobił? Wydawało mi się, że po prostu dla niego pracujesz. Myślisz, że chciałam takiego życia? Oszustwa, kradzieże, morderstwa, zadawanie się z tymi wszystkimi typami pokroju Bradlocka. Jednocześnie nimi gardziłam i się ich brzydziłam. Zabiłem Bradlocka. Ty? Bradlocka? Muszę przyznać, że mnie zaskoczyłeś. Teraz przynajmniej wiemy, że nawet najwierniejszy kundel nie pomoże lichwiarzowi. To ty nasłałaś na mnie tych ludzi w Wilczym Leżu. Musisz mnie zrozumieć. To nic osobistego. Wokół całej tej sprawy zaczęło robić się zbyt gorąco. Nie chciałam, żeby to wszystko obróciło się przeciwko mnie. Chyba już wszystko rozumiem. To ty byłaś tym chudzielcem podczas porwania Jorna. Bałaś się, że spróbuję się zemścić, gdy dowiem się, że brałaś udział w porwaniu mojego brata. Widzę, że podchody już za nami. Ile ci zajęłoby do tego dojść? Kurde. Gdy domyśliłam się, że ten Whistle to twój brat. Stwierdziłam, że bezpieczniej będzie się ciebie pozbyć. Masz więcej szczęścia niż rozumu, chłopcze. Ale tutaj już tak łatwo się nie wywiniesz. Wiesz, gdzie jest lichwiarz? Trochę go już znam. Pewnie myśli, jakby dostać się do portu i uciec z tej przeklętej wyspy. To ty zabiłaś jego ludzi? Nie chciałam, żeby ktokolwiek przeszkadzał mi w ostatniej rozmowie z szefem. Lichwiarz jest całkowicie sam, bez żadnej ochrony. Kurde, nie wiem. Nie chcę jej zabijać. No może połączymy siły? Nie. Daję ci jedną szansę, byś na zawsze zniknęła. Mówisz, że byłaś jedynie narzędziem w rękach lichwiarza. Choć nie oczyszcza cię to z winy. Nie ja jednak będę cię sądził. Jesteś teraz wolna. Wynoś się stąd. Uciekaj tak daleko, jak dasz radę. Tam, gdzie nikt cię nie będzie znał, ani nie będzie wydawał ci rozkazów. Jeśli chodzi o lichwiarza, to nie musisz się martwić. Nie będę miał dla niego żadnej litości. Kusząca propozycja. Doświadczenie nauczyło mnie jednak, by nie zostawiać za sobą niedokończonych spraw, ani niewykończonych wrogów. Żegnaj, Marvin. Poważnie? Będziesz się ze mną biła? No nie chciałam tego robić. Ale nie miałam wyboru. Przed nami, moi drodzy, wielki finał. Jest Volker. Powiem tak, przyda nam się to. Przyda nam się to. To. I to. Czas spłacić swój dług, Volker.
Myślisz, że pamiętam każdego głupca, który uważa, że jestem mu coś winien? Nie rób ze mnie idioty, Volker. Nasłałeś na mnie swoich ludzi, by mnie zabili. Na twoje nieszczęście zatrudniasz bardzo niewykwalifikowanych zbirów. No tak. Jesteś jednym z chłopców na posyłki Lorenzo, który dał się wciągnąć w gierki Kessela. Już zacząłem nawet myśleć, że na coś się przydasz, gdy szukałeś mojego niedoszłego mordercy. Tak czy inaczej, ten idiota Jon gryzie piach z twoją pomocą czy bez niej. Muszę przyznać, że interwencja magów wody była niespodziewana. Miasto było już praktycznie nasze. Ale ci przeklęci, fanatyczni starcy oczywiście musieli się wtrącić. A jak tam zdrówko Kessela? Nie widziałem go wśród twoich kolegów. Czyżby jakiś wypadek przy pracy? Słyszałem, że organizujecie jakąś wyprawę do ruin. Ulryk obiecał, że się tym zajmie, ale sądząc po twojej obecności, coś w jego planie nie wypaliło. Ani Kessel, ani Ulryk nie mają żadnego znaczenia. Jesteśmy tutaj tylko ty i ja. Ani Kessel, ani Ulryk nie mają już żadnego znaczenia. Szybko się uczysz, chłopcze. Nieprzydatnych pionków trzeba się jak najszybciej pozbywać. Nie można pozwolić, by pociągnęli nas ze sobą na dno. Czyli najpierw szaleńczo próbujesz zdobyć władzę, nie bacząc na życie i los innych, a gdy bitwa zdaje się przegrana, uciekasz jak ostatni szczur. Władzę, chłopcze. Naprawdę myślisz, że chodziło mi o władzę? Chodziło o zmiany. Królestwo Myrtany upada. Jeśli się od niego nie odetniemy, to pójdziemy na dno razem z nim. Trzeba być głupcem, żeby tego nie widzieć. Wysyłamy naszych chłopców, nasze surowce i broń, by wspierać króla, który nie ma za grosz rozumu. Pokłada zbyt wielką nadzieję w magach i rudzie, a nie w taktyce i prawdziwym wojsku. Jedyna szansa na przetrwanie tego sztormu to samodzielność. Dlaczego wymordowaliście magów ognia? Jeśli mam być szczery, to był plan Ulryka. Wyjątkowo nie cierpi wyznawców Innosa. Z drugiej strony, dobry zwolennik króla to martwy zwolennik króla. Nie było dla nich miejsca na nowym Archolos. Wszyscy magowie mają się za lepszych i ważniejszych od nas, zwykłych ludzi. Posiadają ogromną moc, ale są nieobliczalnymi fanatykami. Kto by pomyślał, że to właśnie oni odmienią losy dzisiejszej bitwy? Pomimo, że ostatnie kilka lat nie wysuwali stopy poza swój klasztor i pozwolili na wymordowanie całego wodnego kręgu. Dlaczego ci tak zależy na Archolos? Myślałem, że gardzisz mieszkańcami tego miasta. Gardzę wszystkimi grubasami na stanowiskach, którzy żerują na prawdziwych mieszkańcach tego miasta. Zależy mi na tych, którzy uczciwie pracują, by te darmozjady miały co jeść. Na tych, którzy płyną, by umierać w obcym kraju, bo tak zdecydował jakiś król. To oni zasługują na lepsze jutro. I dlatego podpaliłeś port? Magazyn miał tylko odwrócić uwagę straży i magów wody z pobliskiej kaplicy. Ludzie w porcie są bezpieczni. Myślisz, że po co zamknęliśmy wrota do tamtych dzielnic? Chciałem upewnić się, że zmiana przebiegnie gładko, bez jakichkolwiek niepotrzebnych ofiar. Dlaczego sojusz z Ulrykiem?
Nietypowy sojusz, ale niezwykle korzystny. Obaj mieliśmy dokładnie ten sam cel. Chcieliśmy się pozbyć Myrtańczyków. Raczej nie planowałem z nim dłuższej znajomości. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Mając pod sobą władzę miasta, gildię kupiecką oraz moich ludzi, wyeliminowanie tego głupca żyjącego przeszłością i legendami stanowiłoby tylko kwestię czasu. Więc śmiesz twierdzić, że zrobiłeś to wszystko, by ratować wyspę? Wiem, że sam to doskonale rozumiesz. Czasami przetrwanie zmusza nas do rzeczy okrutnych, ale koniecznych. Nie okradłeś nigdy jakiegoś biedaka, bo uznałeś, że ten chleb tobie jest bardziej potrzebny? A może zabiłeś kogoś, kogo nawet nie znałeś, tylko dlatego, że ktoś inny oferował za to kilka złotych monet? Co ty możesz o mnie wiedzieć? Wiem tyle, że jesteś oportunistą, który zrobi wszystko, by przetrwać i osiągnąć swój cel. Nie mam zamiaru dłużej słuchać twoich bzdur. Odpowiesz za śmierć mojego brata. Brata? Jakiego znowu brata? Ty naprawdę nawet go nie pamiętasz? W takim razie pozwól, że ci trochę odświeżę pamięć. Taki młody i silny chłopak. Nie sądzisz, że ta walka byłaby trochę niesprawiedliwa? W końcu jestem tylko schorowanym i zatroskanym o nasze miasto starcem. Mam pewien pomysł, by trochę wyrównać nasze szanse. Będziesz pił jakieś eliksiry, tak? Ale fajnie, walczysz w sumie. Zróbmy jakieś F5, bo się może przydać. Okej, okay, trochę ten eliksir będzie ci działał. Mi niestety... już przestały działać eliksiry. Fak, nie mam już niczego takiego. O kurde, umiesz sprintować. Miło. Dobra. No takie pytanie. Okej, całkiem fajnie kusza na ciebie wchodzi. No nie powiem, lichwiarz jest dosyć trudnym przeciwnikiem. Ale nie ma jeszcze takiej tragedii. W ogóle gościu chyba walczy tą orkową zgubą. Bo tak kurde wygląda ta broń. A wiesz co, gościu? Dobra. Nie no, całkiem przyjemnie się walczy w sumie. Dobra, tam. Ale robisz przewroty. Spoko w sumie. Tylko się trochę bagujesz, gościu, wiesz? Dobra, ja nie powinnam się dać za ten, w kozi róg, nie? Ale dobra, nie, naprawdę, wow. Spoko. Nie jest git. Dobra, bronię się. Pięknie. Co by tu z tobą zrobić? Niczego tu nie znajdę. No właśnie, co by z tobą zrobić? Roderick chciał cię żywego.
Zabijanie gościa nic nie pomoże. Mierz lichwiarza. Rozjemca. Dobra, dalej nie mogę go nosić. Nie musisz tego robić. Możemy się jeszcze jakoś dogadać. Mam złoto. Mnóstwo złota. Dostaniesz wszystko. Zabij więzienie, puść wolno. Nie ja będę cię osądzał, lecz cały Archolos. Ty przeklęty idioto. Myślisz, że zostaniesz teraz bohaterem? Jesteś nikim, nikim. Zapamiętaj to sobie. Zdechniesz jak twój cholerny brat. Oj stary, daj spokój. Bitwa o miasto została wygrana, a Ulryk i Volker powstrzymani. Większość najemników lichwiarza rozpierzchła się po różnych częściach wyspy, a osamotnieni wilczy synowie ruszyli ostatnim szaleńczym szturmem na ratusz, by odbić swojego przywódcę. Ich atak został jednak odparty przez magów wody. Miasto w końcu było bezpieczne, a jego mieszkańcy mogli się skupić na leczeniu ran i odbudowywaniu wszystkiego, co zostało zniszczone. Trwało to wiele tygodni, ale wkrótce Archolos zaczęło wracać do swej dawnej chwały. Nic jednak nie mogło przywrócić życia mojemu bratu. Już zawsze będzie tylko jedną z setek ofiar szaleńczych knowań Volkera. Kilka dni po bitwie udało mi się zorganizować symboliczny pochówek. Ceremonia odbyła się w kościele Magów Ognia, a sam nagrobek umieściłem w dodatkowej zewnętrznej części cmentarza, przeznaczonej dla wszystkich poległych podczas walki o miasto. Ulryka wraz z nielicznymi pozostałymi przy życiu wilczymi synami zakuto w kajdany i zesłano do Górniczej Doliny, gdzie mają spędzić resztę swoich dni wydobywając rudę dla króla. W ramach podziękowania za pomoc w uratowaniu miasta i w celu ochrony tego starożytnego artefaktu, rozjemca został przekazany magom wody, którzy ukryli go w najgłębszych podziemiach klasztoru. Volker przez wiele dni czekał na swój proces. Gdy prowadzono go do ratusza, gdzie miał usłyszeć wyrok, tłum przedarł się przez strażników i zadźgał go na placu Starego Miasta. Masakra. Gromadzona latami fortuna lichwiarza rozpłynęła się w chaosie, który nastąpił po bitwie o miasto. Mnie również wpadła w ręce część tych bogactw. Zabrałem jego miecz, by nigdy nie zapomnieć o krzywdach, jakie wyrządził mnie i miastu. Kurde, właśnie coś mi świta. Wraz z wymordowaniem Rady Miasta przez Ulryka, Roderich został jedyną osobą na Archolos z władzą nadaną bezpośrednio przez króla, a tym samym najważniejszym człowiekiem na całej wyspie. Lorenzo nie przyjął oferty Volkera i do końca był wierny miastu. Niestety, zapłacił za to własnym życiem. Po jego śmierci gildia zaczęła bardzo szybko tracić na znaczeniu, a wewnętrzne konflikty doprowadziły do jej podzielenia na mniejsze organizacje handlowe. Karamonowi nie było pisane spotkać się ze swoim bratem. Gwardzista wrócił na kontynent po krótkiej modlitwie nad grobem Karamona, którą odmówił trzymając w dłoni jednego z drewnianych ścierwojadów, należących kiedyś do jego brata. W ramach nagrody za wieloletnią służbę Silbach zostało przekazane Albynowi, dzięki jego umiejętnemu zarządzaniu pozwalającemu na wykorzystanie farm i zapasów należących do wioski w okresie ogromnego zapotrzebowania na jedzenie w odbudowującym się mieście. Silbach wkroczyło w erę wielkiego dobrobytu. Spokój w Silbach nie trwał długo. Kilka miesięcy po upolowaniu bestii w tajemniczych okolicznościach zaczęły ginąć kolejne osoby. Z powodu śmierci ostatniego dziedzica, winnica należąca do Valerio została przejęta przez miasto. Uprawy winogron zniszczono, a na ich miejscu zasadzono zboże, by pomóc wyżywić wygłodniałe Archolos.
Gdy tylko mieszkańcy przystani Łotrów dowiedzieli się o ataku na miasto, opuścili wyspę niczym szczury uciekające z tonącego okrętu. Przeor Regen zmarł tej samej nocy, gdy trwała bitwa o miasto. Na jego miejsce wybrano Nodgera, okrzykniętego przez wszystkich wybawicielem miasta. Złagodził on wcześniejsze postanowienia Regena dotyczące ingerencji magów w sprawy wyspy, ale jednocześnie obiecał polityczną neutralność. Riordiana wysłano do Vengardu. Miał tam pracować jako jeden z nadwornych alchemików i wspomagać pracę innych magów przy jakimś tajemniczym projekcie. Bez swoich hersztów orkowie nie byli w stanie przypuścić ataku na miasto w dogodnym dla siebie momencie. Zaciekły opór, którego doświadczyli na Archolos, ostatecznie zmusił ich do odwrotu i przeniesienia swoich sił na inne wyspy. Anna została w mieście i po wszystkim, czego doświadczyła, zdecydowała się poświęcić resztę swoich dni opiece nad chorymi oraz potrzebującymi. Ezekiel stał się najważniejszym handlarzem w całym Silbach i okolicy. Jego stragan każdego dnia odwiedzają tłumy ludzi, kupujących najróżniejsze towary. Kazim miał sporo szczęścia, gdyż udało mu się uciec z wyspy jeszcze przed bitwą o miasto. Niestety nie udało mi się ustalić, co się stało z pozostałymi towarzyszami z okrętu, który nas tu sprowadził. Mimo iż Kurt po części przyczynił się do zaginięcia Jorna, to zawsze miał dobre intencje i starał się mi pomóc jak tylko mógł. Lichwiarz go zmanipulował, tak samo jak mnie. Urządziłem więc wujowi pogrzeb w Silbach, tam gdzie przeżył większość swojego życia. Nie dość, że porwała mojego brata i nasłała na mnie morderców, to jeszcze myślała, że to jej się należy zemsta na lichwiarzu? Ivy nie była nikim więcej niż egoistyczną morderczynią i oszustką. Na szczęście nie wyrządzi już więcej zła. Bodowin opuścił Archolos, ale jestem pewny, że nawet teraz przesiaduje w jakiejś piwnicy nad Menzurkami i czeka na swoje kolejne przełomowe odkrycie. Ludzie Volkera nie zdołali całkowicie zniszczyć mojego domu i po kilku tygodniach mogłem znowu cieszyć się życiem w swoich własnych, pięknych czterech ścianach. Podjąłem dobrą decyzję, by oddać psa Wiktorowi. Bardzo się zaprzyjaźnili i nie miałem serca, by zabierać zwierzę z Silbach. Teraz pomaga doglądać tamtejszych owiec. Roderich i Riordian postanowili wykorzystać zamieszanie wśród wilczych synów i natychmiast ruszyć szturmem na Wilcze Leże. Dzięki elementowi zaskoczenia udało im się błyskawicznie zająć całą twierdzę i odbić przetrzymywanych tam członków wyprawy do Vardal. Wilcze Leże zostało zdobyte przez wojska królewskie, a następnie urządzono w nim siedzibę zakonu paladynów. Od tej pory szkoli się tam młodych wojowników Innosa przed ich wyruszeniem na front wojny z orkami. Zamknięcie w przeklętej twierdzy odmieniło życie wszystkich członków ekspedycji. Ci, którzy wyszli z Vardal, nie byli już sobą. Najgorzej zniósł to Stone, mimo iż początkowo nie dawał tego po sobie poznać. Popadł w alkoholizm i któregoś razu po prostu roztrzaskał młotem kowalskim czyjąś czaszkę w karczmie, wykrzykując przy tym, że ten człowiek to przeklęty szkielet. Wraz z Riordianem postawiliśmy w pobliżu mostu do twierdzy symboliczną mogiłę, upamiętniającą wszystkich, którzy polegli w środku. Znalezione w środku złoto oraz kosztowności wystarczyłyby zapewnić godziwe wynagrodzenie tym, którzy przeżyli, a także zadośćuczynić rodzinom tych, którym się to nie udało. Kessel nigdy nie opuścił podziemi Vardal.
Zniknięcie Kessela sprawiło, że pozostałem jedynym żyjącym człowiekiem wodnego kręgu na wyspie. Mając w głowie wszystko to, do czego doszło w ciągu ostatnich miesięcy, postanowiłem porzucić tę drogę. Niech teraz inni walczą o ład na wyspie. Gdy my tkwiliśmy pod ziemią, Grayson opuścił wyspę wraz ze swoimi gwardzistami, zabierając ze sobą także zgromadzone podatki. Pożegnał się ze swoim stanowiskiem zaraz po dotarciu do Vanguardu. Król i szlachta uznali go za winnego uchybień, przez które nie wykryto planowanego buntu na Archolos. Podobno jeszcze przed wyruszeniem na kontynent próbował mnie odnaleźć, by zgodnie z obietnicą zabrać mnie ze sobą. A co ze mną? Po bitwie o miasto mieszkałem na Archolos jeszcze przez kilka miesięcy. Niestety, coraz więcej osób widziało we mnie zagrożenie dla swoich planów umocnienia własnej władzy na Archolos. Ani się obejrzałem, a stałem w ratuszu. Zostałem oskarżony o kolaborację z Ulrykiem i Volkerem. W końcu pracowałem dla nich przed atakiem na miasto. Jakkolwiek bezpodstawne były te oskarżenia, nowe przepisy mówiły wyraźnie. Każdy współpracownik Wilczych Synów i Lichwiarza, który sam nie wydał się w ręce władz, ma zostać skazany. Roderich nie miał wyboru. Będąc pod presją rosnących w siłę miejskich decydentów, mając przed sobą zmanipulowany motłoch sportu i chcąc zachować porządek w mieście, uznał mnie za winnego. Riordian był w Vanguardzie, zajęty jakimś przedsięwzięciem razem z innymi magami. Notger miał związane ręce przez swoją obietnicę ograniczenia ingerencji w politykę, a Grayson po utracie stanowiska nic już nie znaczył. Pomimo tego, jak wiele zrobiłem dla mieszkańców Archolos, nie miałem do kogo udać się po pomoc. Stałem sam naprzeciwko rozwścieczonych mieszkańców miasta, którzy potrzebowali kolejnego kozła ofiarnego. Jako okoliczność łagodzącą uznano jedynie moje wcześniejsze zasługi dla Archolos, co pozwoliło zamienić karę ze ścięcia na zesłanie do Górniczej Doliny. Zgodnie ze starym zwyczajem, Roderich w geście osobistego szacunku pozwolił mi zachować ostrze, które odebrałem lichwiarzowi. I tak właśnie trafiłem tutaj. No to jesteśmy. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. No i co, moi drodzy? Udało nam się zakończyć kronikę Myrtany Archolos. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ogólnie to... Nie wiem, czy widzicie podobieństwo, ale prawdopodobnie Marvin był blizną z Gothica 1. Już teraz możemy to oficjalnie powiedzieć. Podobny model postaci. Blizna, która pojawiła nam się na początku 5 rozdziału. Charakterystyczna. Miecz lichwiarza, wyglądający tak samo jak ostrze blizny. Właśnie prawdopodobnie płynęliśmy na Górniczą Dolinę z Gomezem, młodym Gomezem. No, wszystko wskazuje na to, że Marvin to blizna. Twórcy podobno tego nie potwierdzili, ale cyknęli oczkiem w stronę naszą, więc poznaliśmy historię Marvina. Można się pokusić o stwierdzenie, że historię blizny. Jest to przykre. Szczerze mówiąc, sielankowo było na początku, a na końcu nagle trafiamy do Górniczej Doliny. Ale mimo wszystko jestem zadowolona. Modyfikacja naprawdę podbiła moje serce. Ciekawa fabularnie, bardzo fajna mapa, w ogóle
ciekawe postaci. Fajnie było zobaczyć właśnie postaci z Gothica 1. Możemy się nawet pokusić o stwierdzenie, że to nie będą jedyne kroniki Myrtany, ponieważ no, po tej nazwie mamy dwukropek na Archolos. Teraz twórcy mogą się zająć jakąkolwiek inną wyspą i kto wie, może dostaniemy przeszłość Arto, albo dostaniemy przeszłość Gomeza, albo dostaniemy przeszłość innych znanych nam postaci z Gothica 1 czy z Gothica 2. Nie powiem, byłoby to na pewno interesujące, a może nawet poznamy przeszłość Bezimiennego i dowiemy się, jak trafił do kolonii. Chociaż o to raczej bym nie podejrzewała twórców, no bo wiadomo, wszędzie byśmy Bezimiennego rozpoznali z twarzy. Tutaj było troszeczkę gorzej, bo mieliśmy imię, tak normalnie to mieliśmy tylko ksywkę, blizna i wcześniej no nie wiedzieliśmy, jak ta osoba się nazywała. Między Gothiciem 1 a modyfikacją Kroniki Myrtany Archolos podobno jest około 10 lat różnicy. No i trzeba przyznać, że te 10 lat różnicy widać i w tym czasie mogło wydarzyć się wiele. Tak czy inaczej, moi drodzy, modyfikacja bardzo mi się podobała. Nie wiem, co teraz zapełni mi jej miejsce. Tak czy inaczej, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie serii, za śledzenie serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza, do obejrzenia poprzednich odcinków i następnych filmów na kanale. Tymczasem żegnam się już z Wami. Trzymajcie się i cześć!